Całkowitej przebudowie Sosnowieckie Egzotarium zostanie otwarte 2 grudnia. Właśnie zostały podane ceny biletów wstępu. Preferencje będą mieć mieszkańcy Sosnowca, a także rodziny. Znane są ceny biletów wstępu do ogrodu botaniczno-zoologicznego w Sosnowcu, czyli nowego egzotarium. W cenniku obowiązuje kilka zasad. Po pierwsze, bilety kupione przez internet będą nieznacznie tańsze niż te kupione w kasie. Na duże zniżki mogą liczyć mieszkańcy Sosnowca, którzy mają Sosnowiecką kartę miejską. W obiekcie będą obowiązywały bilety normalne, ulgowe oraz rodzinne dla rodziców z maksymalnie dwójką dzieci. Honorowana będzie też karta dużej rodziny. Cennik przewiduje również zakup karnetów wielokrotnego wejścia oraz biletów grupowych. Dodatkowo trzeba będzie zapłacić za wynajęcie audioprzewodnika. Otwarcie egzotarium z uwagi na przesuwające się prace budowlane przekładane było kilkukrotnie, a ostatecznie zostanie udostępnione mieszkańcom 2 grudnia. W nowym centrum edukacji ekologicznej będą nie tylko egzotyczne gatunki flory i fauny, ale również edukacyjna ścieżka i palmiarnia.